Dlaczego toksyczne osoby udają szczęśliwych w internecie? To jest jedno z najczęściej zadawanych przez Was pytań, także koniecznie zostań do końca. Toksyczne osoby mogą udawać szczęście w internecie z różnych powodów. Oto kilka możliwych przyczyn, dlaczego toksyczne osoby decydują się udawać szczęście w mediach społecznościowych. Po pierwsze, wizerunek. Toksyczne osoby często dbają o swój wizerunek i chcą być postrzegane przez innych jako osoby szczęśliwe, spełnione i w ogóle pełne sukcesu. Po drugie, ucieczka. Udawanie szczęścia w internecie może być formą ucieczki od rzeczywistości i problemów, z którymi borykają się w życiu codziennym. Po trzecie, zazdrość. Toksyczne osoby mogą chcieć wywołać zazdrość u innych poprzez pokazywanie pozornie idealnego życia w mediach społecznościowych. Po czwarte, potrzeba akceptacji. Toksyczne osoby mogą szukać akceptacji i uznania od innych poprzez prezentowanie się jako osoby szczęśliwe i jakże spełnione. Po piąte, manipulacja. Udawanie szczęścia w internecie może być formą manipulacji innych osób, aby uzyskać ich uwagę, sympatię lub wsparcie. Po szóste, maskowanie problemów. Toksyczne osoby mogą stosować udawanie szczęścia jako sposób na ukrycie swoich prawdziwych problemów, wewnętrznych konfliktów lub niezadowolenie z życia. Warto pamiętać, że te toksyczne zachowania w mediach społecznościowych mogą być jedynie fasadą, a prawdziwa sytuacja osoby może być zupełnie inna. Dlatego ważne jest zachowanie zdrowego dystansu i krytycznego spojrzenia na treści prezentowane w internecie.